To? Przeraż... To? To? Partia TX! Yeah, boy! Dziesięć. Carbonemys. Jest to prehistoryczny gatunek wymarłego żółwia, a właściwie mega żółwia, żyjącego około 60 milionów lat temu na terenach dzisiejszej Kolumbii. Szczątki zwierzęcia zostały odnalezione w roku 2005 w jednej z kopalni węgla. Żółw osiągał imponujące rozmiary nawet do ponad 170 cm długości. Ciekawostką jest to, że zwierzę posiadało tak silne szczęki, że gdyby nie fakt, że było roślinożerne, to mogłoby pożreć nawet bez problemu krokodyla. 9. Gigantopithecus. Była to największa żyjąca kiedykolwiek małpa człekokształtna, żyjąca od miliona do 300 tysięcy lat temu. Był to jeden z naszych przodków i osiągał imponujące rozmiary nawet do 3 metrów wzrostu. Ej! A co jeżeli jeden przetrwał do dzisiejszych czasów? Nie jeden. Jedna rodzina. I się mnożyli i nadal żyją. I dlatego ludzie widzą Yetiego. Jest szansa? Tu oraz wagę dochodzącą do 540 kg. Tak? Miejsca, w których żyły te małpy, to Chiny, Indie i Wietnam. Niestety, wyginęły ze względu na zmiany klimatyczne i ograniczone ilości pożywienia. 8. Tak Pulmonoscorpius. To wymarły gatunek skorpiona, żyjącego na terenach dzisiejszej Europy w epoce paleozoiku, a dokładnie około 300 milionów lat temu. Tak. Skorpiona tego wyróżniały imponujące rozmiary. Szkielet znaleziony w Szkocji dowodzi, że te pajęczaki mogły osiągać długość nawet 70 cm. Żywiły się głównie stawonogami i małymi czworonogami. 7. Helikorpion. Co a to tu dla jest? Odmiany jeden z najdłużej żyjących gatunków na planecie. Ta rekinopodobna ryba zamieszkiwała nasze morza od 310 do 250 milionów lat temu. Jej charakterystyczną cechą jest tak zwana spirala zębowa, która tworzyła się dlatego, że rybie nie wypadały stare i zużyte zęby, a w ciągu życia jej szczęka po prostu wydłużała się. Dokładne skamieniałości szkieletu pozaczaszkowego niestety nie zostały znalezione, dlatego również dokładny wygląd zwierzęcia pozostaje kwestią spekulacji. A. 6. Arthropleura. Kurde! Czyli wymarły starożytny roślin... Wygląda jak chleb! Dziwne. ...linożerny wij, żyjący w okresie późnego karbonu, czyli jakieś 300 milionów lat temu, na podmokłych terenach Szkocji oraz USA. Arthropleura mierzyła od 150 do 250 cm długości, Boże. Co czyni ją największym lądowym stawonogiem w historii Ziemi. W Australii pewnie do tej pory takie są. Wyposażona była rzeczy. W 30 par odnóży, a jej szerokość sięgała nawet 50 cm. Fajne. 5. Megatherium. To też może Darka. Trudno w to wszystko uwierzyć, znam. Ale to zwierzę osiągające rozmiary współczesnego słonia było rodzajem leniwca, żyjącego jeszcze około 11 tysięcy lat temu na obszarach Ameryki Północnej. Ten właśnie fajne rodzaj leniwca należał do największych ssaków, jakie chodziły po ziemi. Ważył nawet do 5 ton i gdy stał na dwóch łapach, osiągał wysokość nawet do 6 metrów. Boże. Wyposażony był w pazury o długości nawet do 30 cm. Zwierzę ta było zarka, prawdopodobnie roślinożerne to i żywiło się głównie liśćmi. Jednak cały czas trwają na ten temat spory, ponieważ niektórzy badacze twierdzą, że żywiło się również małymi zwierzętami oraz padliną. 4. Forus racidae. Mówimy tu o całej rodzinie wymarłych nielotnych ptaków, z których zarka, wiele należało do największych ptaków w historii. Były nie spokrewnione dodo. Z dzisiejszymi kariamami. Bo tu chodzi o przerażających, dobra. Z nich była drapieżnikami, a zamieszkiwały Amerykę Południową od 60 do 2 milionów lat temu. Ptaki ważyły nawet do 500 kg i osiągały wysokość nawet do 300 cm. A maksymalna prędkość na lądzie niektórych przedstawicieli tej rodziny sięgała nawet 100 km na godzinę. Niemożliwe. Niemożliwość do 100 km na godzinę zapieprza. Wyobrażasz to sobie w ogóle? Że ten ptak zapieprza 100 na godzinę? 3. Meganuera. Też zarka. A teraz Jezu, każdy mob zarka. Której rozpiętość skrzydeł sięga 75 cm.
owad żył około 300 milionów lat temu na terenach podmokłych lasów Belgii, Francji oraz Anglii. Obrzydliwa. Dorosłe osobniki żywiły się ówczesnymi bezkręgowcami, takimi jak karaluchy. Ty, jakby takie coś do tej pory latało, ja bym się bał do jakichś rzek czy jakichś stawów podchodzić. W lato ci takie coś lata przy tym. Osiągnięcie tak dużych rozmiarów owada możliwe było prawdopodobnie dzięki dużej zawartości tlenu w powietrzu w tamtym okresie, a dokładnie w epoce karbonu. Pierwsze szczątki Meganuery zostały odkryte we Francji w roku 1880. 2. Dunkleosteus. Miejsce drugie i ryba, ale nie byle jaka ryba, bo rodzaj wymarłej ryby... Miejsce drugie i ryba, ale... Czemu to tak zaznaczył? Kogmaw, no racja. ...cernej, dominującej w morzach dzisiejszej Europy, Afryki i Ameryki. Szczątki ryby odnaleziono między innymi podczas wykopalisk na terenie Polski. Ryba osiągała długość dochodzącą do 9 metrów, z czego 3 metry przypadały na opancerzoną tarczę głowową. Szczęki zwierzęcia nie posiadały zębów, jednak były wyposażone w zaostrzone... Ryba osiągała długość dochodzącą do Afryki i Ameryki. Szczątki ryby odnaleziono między innymi podczas wykopalisk na terenie Polski. Ryba osiągała długość dochodzącą do 9 metrów, z czego 3 metry przypadały na opancerzoną tarczę głowową. Szczęki zwierzęcia nie posiadały zębów, jednak były wyposażone w zaostrzone kości szczęk tworzące powierzchnię tnącą. Ryba mogła ważyć nawet do 2000 kg. Według badaczy był to najpotężniejszy morski drapieżnik w historii Ziemi, ponieważ posiadał szczękę, mogącą zaciskać się siłą nawet 5 ton. 5 ton?! Cameroceras. Największy w historii przedstawiciel rodziny głowonogów, a dokładniej łodzikowiec. Był prawdopodobnie największym morskim drapieżnikiem ery paleozoiku, żyjącym około 470 milionów lat temu. Posiadał wielokomorową muszlę, która mogła sięgać nawet 11 metrów długości. Zamieszkiwał głównie wody dzisiejszych terenów Syberii, Ameryki Północnej oraz Europy. Ile dajemy na licytację? No dobra, trzeba będzie stajmautować Jula, co 10 minut. Trudno. Nawet Greenlet szantażem emocjonalnym nie może tego zatrzymać. Przykro mi. Sadkę dla Julasa, widzowie. Ciekawostką jest to, że ten łodzikowiec był kompletnie ślepy i żył na dnie zbiorników wodnych. Jego życie polegało głównie na oczekiwaniu w głębinach na swoje ofiary, a żywił się prawdopodobnie wszystkim, co tylko udało mu się upolować. O kurde. Dobra, ale nie dam mu na 10 minut, to jest za duża kara jak na 10 zł. Dobra, dam ci 2 minuty. Dobra, obejrzmy te zwierzęta i loj. Dziesięć. Niedźwiedź polarny. Jakie ma czoło. Niektórzy lubią sypiać z pluszowymi misiami, jednak ten mężczyzna woli dzielić swój dom z prawie 400-kilogramowym niedźwiedziem polarnym. Niedźwiedź jest śmiertelnie groźny, ale jego właściciel twierdzi, że zwierzę toleruje jego i jego żonę. Para dla niedźwiedzia wybudowała nawet specjalny basen na swojej posesji i czasami pozwala nawet zwierzakowi nocować w swoim własnym... Stary nie chce niedźwiedzia, rodzina i tak go bierze. Stary niedźwiedź po tygodniu. W własnym łóżku. Wszystko dzieje się na terenie Kanady w prowincji British Columbia. Naprawdę w Kanadzie może być niedźwiedzia polarnego jako zwierzę? Boże, wyobraź sobie być sąsiadem ich. Ja bym się bał wychodzić z chaty. 9. Krokodyl. Indonezja, czyli państwo w Azji Południowo-Wschodniej, a w tym państwie niecodzienny pupil mieszkający w basenie za domem. Chodzi dokładnie o 200-kilogramowego krokodyla o długości 2 metrów. Jego właściciel jednak nie uważa, że mogłoby zrobić... Co to jest? Czemu to jest taki grube? ...bić jemu lub jego dzieciom jakąkolwiek krzywdę. Zapewnia, że zwierzę mieszka wśród ludzi już od ponad 20 lat i nie jest dla żadnego człowieka zagrożeniem. Właściciel odkupił krokodyla, kiedy ten miał zaledwie 30 cm. Odkupił go od pewnego rybaka, który był przekonany, że złowił zwykłą jaszczurkę. 8.
tygrys. Brazylia i jedno z najbardziej niebezpiecznych zwierząt na świecie, a dokładnie 7 jednych z najbardziej niebezpiecznych zwierząt. Mowa o tygrysach bengalskich. Wszystko zaczęło się w 2005 roku. Ty, ale jak się określa, które zwierzę jest najbardziej niebezpieczne? Bo myślisz sobie, że żarłacz biały jest giga niebezpieczny, ale w statystykach to on tam zabija ze 2 osoby rocznie, przypadkowo. Bo ze strachu, a nie że atakuje specjalnie. Przecież bez sensu takie ocenianie, które najbardziej jest niebezpieczne. Ty, jakby tak oceniasz najbardziej niebezpieczne, to będą jakieś robale obrzydliwe, które zabijają najwięcej, a nie takie zwierzęta. Bez sensu to jest. Bez sensu. W roku, kiedy Arias Borges uratował z zoo 2 małe tygrysy, które żyły tam w złych warunkach. Minęło kilka lat, a liczba tygrysów w rodzinie zwiększyła się do 7. Drapieżniki dzielą z domownikami cały dom i podwórze, a ich właściciel twierdzi, że przyzwyczaiły się do ludzi do tego stopnia, że nie stwarzają dla niego i jego rodziny zagrożenia. 7. Puma. Miejsce 7 i podobna historia, jednak zaledwie jedno, dużo rzadsze zwierzę. Chodzi o rosyjską parę i ich udomowioną pumę, wcześniej pracującą w cyrku. Para jest w posiadaniu zwierzęcia już 2 lata i jak dotąd zwierzę zachowuje się bardzo spokojnie, usposobieniem przypomina psa, więc można powiedzieć, że zaadaptowało się w pełni do domowego życia. Para poświęca pumie bardzo wiele czasu i nauczyła zwierzę nawet reagować na komendy. Ciekawostką jest to, że Puma posiada własne konto na YouTube, gdzie zgromadziła ponad 50 tysięcy widzów. 6. Python. Miejsce 6. Historia małego chłopca z Kambodży, który zaprzyjaźnił się z pytonem. Wszystko zaczęło się od tego, że kiedy jego matka była w ciąży, przyśnił się jej wąż, a następnie razem z mężem przypadkiem znaleźli małego pytona i uznali, że to znak od niebios. Od tego czasu pyton mieszka razem z nimi pod wspólnym dachem. Rodzina się nim zajmuje, karmi, a nawet kąpie i często razem z chłopcem. Pytony to niezwykle groźne dla człowieka zwierzęta, jednak ta rodzina zdaje się tym kompletnie nie przejmować. Wąż się przyśnił. 5. Goryl. Tym razem Francja, para staruszków i goryl, mieszkający z nimi od 20 lat. Małżeństwo przygarnęło małpę, kiedy ta zaledwie miała kilka miesięcy, a wszystko dlatego, że prowadzili oni prywatne małe zoo. Oczywiście posiadanie na własność goryla wiąże się z pewnymi zobowiązaniami. Jak sami właściciele twierdzą, nie mogą zostawić podopiecznej nawet na jedną noc bez opieki. Właśnie dlatego prawie już od 2 dekad nie byli nigdzie na wakacjach. 4. Niedźwiedź. Miejscowość Otisville, Stany Zjednoczone i małżeństwo prowadzące sierociniec dla zwierząt. Jednak to dość niecodzienna placówka, bo jej wychowankami jest 11 niedźwiedzi. Zobacz te pazury. Przypadkiem by zahaczył i by go zabił. Boże! Brunatnych. Największy z nich, Jimmy, ma już ponad 20 lat, waży ponad 600 kg, a kiedy stanie na tylnych łapach, mierzy niemal 3 metry wysokości. Para Jimmy przyznaje, że opieka nad takimi wychowankami jest dość absorbująca i niebezpieczna. Jednak oboje zgodnie przyznają, że nie wyobrażają sobie życia bez Jimmy'ego. 3. Największy pitbull. To jest fake. Stany Zjednoczone i pies rasy pitbull o imieniu Hulk. To najprawdopodobniej największy taki przedstawiciel swojego gatunku na świecie. Waży ponad 80 kg, a na główny posiłek pochłania porcję mięsa o wadze prawie 2 kg. Pies jest starannie wyszkolony jako pies obronny i w razie zagrożenia jest w stanie oddać życie za swoich właścicieli. Właścicieli, którzy mają do psa takie zaufanie, że pozwalają mu się nawet bawić ze swoim 3-letnim dzieckiem. 2. Świnia. Tym razem Kanada, świnia o imieniu Ester i dość niecodzienna pomyłka. Właściciel zwierzęcia zakupił je, ponieważ był przekonany, że zwierzę jest przedstawicielem gatunku świnek miniaturowych. Jednak okazało się inaczej. Obecnie świnia waży prawie 300 kg. Ale najciekawsze jest to, że dzięki mocy internetu zwierzę najpierw zgromadziło 1 000 000 fanów na swoim facebookowym fanpage'u, a następnie dzięki swoim fanom dosłownie sfinansowało zakup farmy, na której obecnie mieszka. Internetowa zbiórka na rzecz nowego miejsca zamieszkania dla świni i jej opiekunów przyniosła zysk ponad 400 tysięcy dolarów. 1. Bizon. Miejsce numer 1, największe zwierzę i prowincja Alberta w Kanadzie.
To właśnie tam mieszka mężczyzna wychowujący Kanada! Niemal tonę bizona. Ale to też Ameryka, bo kontynent. Właścicielem niemal przez cały czas. Mężczyzna przystosował nawet swój samochód tak, aby móc podróżować z bizonem. Zwierzę wabi się Bailey D. Buffalo Jr. i często możemy je spotkać u swojego właściciela na farmie, w garażu. Ten pies taki mały tutaj. Boże. ...lub pokoju gościnnym, bo mężczyzna przystosował dom w taki sposób, aby jego pupil mógł cały czas z nim przebywać. Może teraz na streamie siedzi. Jak tu siedzisz, to coś napisz. Tylko pewnie musi po angielsku, bo jest z Kanady. O, hello. Hello, bizon. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę!